Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj w końcu nastał ten dzień i przewozimy konie do siebie. O! Dzień dobry! Cześć! Mówię o tym, że przewozimy konie do siebie. No. No a ty chyba możesz w końcu zdradzić, nie? Nie mogę. No powiedz to. Co mam powiedzieć? No powiedz. Kupiłam rudą. No i co? No nie wiem, popłakałam się. Wszyscy żeśmy płakali ogólnie. Wszyscy, jak leci. Tak, ja wam się przyznam, ale to było tak stresujące przeżycie, że ja nie byłam w stanie się targować. I poprosiłam misię, żeby to ona w moim imieniu mówiła, bo we mnie się działo po prostu tyle emocji. A jeszcze jak żona właściciela, też w sumie właścicielka tego wszystkiego. Pozdrawiamy ich, są cudowni, tak, kochamy pytała was. Pytała mnie cały czas, Julka, no ale powiedz, co myślisz, powiedz, zasugeruj. To ja tak mówię, nie dam rady. Jula, gula w gardle. Ja nie mogłam się odzywać, no jak wyszło już później, się dogadali, misia się dogadała, to ja przybiłam, wiecie, uścisk dłoni i wtedy jak wybuchłam płaczem, to płakałam i płakałam. Jeszcze poszłam na dwór i płakałam. Także uważaj. Dużo emocji, ale mam rudo. No i co teraz? No i teraz ruda będzie jechała tu. Tu? Do domu. Wszyscy pytali. Nie zdradzałyśmy, bo nie wiedziałyśmy jeszcze na czym stoimy, więc nie chciałyśmy zapeszać. No, my też nie byłyśmy pewne, więc po prostu nic nie pisałyśmy, czy Ruda pojedzie z nami. Znaczy, ja tam zawsze do właściciela stajni się śmiałam, że my to Rudą zabieramy. No, on mówił, że tak, no, nie, on wie. No, ale to wiecie. Z tym żartem, ale to trzeba wszystko mieć dopięte. Tak jest. Także co? Będziemy miały koniki razem w mojej stajni. Ty ogarniasz to? To się dzieje. Nie. Ja cię kręcę. Także jedziemy i widzimy się na miejscu. Jedzie z nami też Hania, no ale... Aha, ale trzeci raz, czwarty dzisiaj, jadę tą samą drogą, bo Michalinka, byłyśmy już tam daleko, prawie niedługo byśmy były w stajni, kilka minut, a tej się psy przypomniało, że nie widziała kluczy do auta, którym mamy przywieźć konie. Zapomniałam, no bo tyle się dzieje. W komentarzach. Nie hejtujcie mnie. Zezwano. Nawet najlepszym się zdarza. No. Ale... Kiedyś... Najlepszym się zdarza, kiedyś spakowałyśmy się, wyjeżdżałyśmy do Warszawy, byłyśmy już na wylocie z Olsztyna, a Michalina mówi, nie wzięłam biletów na kawaliadę. To są pomówienia. Nie, tak było. To są pomówienia. Dasz radę z tymi wyżej? Bo mnie serce boli. Zacznę płakać. A, dałaś radę. Ja kocham to miejsce. A to jest Wenecja. Tak. To jest cięższe. Nie wiem, jak te twoje. To bierze. Się nie wywali, będziemy jechać? Nie zostawić w razie czego, poczekaj. To co? Oficjalnie podpisałaś umowę. Ruda jest twoja. Dobra, nie rycz już. Skończ, już wystarczy łez. Idziemy pakować się. Dobra, nie pokazuję jej, bo ja zaraz się rozkleję. Pożegnałyśmy się. Podziękowałyśmy. Jesteście wspaniali. Kochamy was. Prowadzimy je do boksu, weźmiemy ciastka, jeszcze siku zrobię, bo z tych emocji to mi się siku. No. No, jedziesz do domu. Swojego własnego. No. Ale ty jesteś jaka taka niewyględna. Och, taka niewyględna. Nie, od razu nie znajdzie.
Madzia już w przyczepie. Troszeczkę się opierała, ale to nam zajęło, nie wiem, 3 minuty i weszła. Także już jest. No i co, Ruda wchodzi i też ją już tutaj zamykamy. Ruda powinna ładnie wleść. Trochę Jula. Tak, super. Ekstra koń. Super, dziewczyny. Ekstra. Chcesz maczka? No właśnie chciałam. Super. Brawo. Dobra, brawo, dziewczyny. Zamykamy, dziewczęta. I w drogę do nowego domu. Ale się cieszę. Ty się cieszysz? Mhm. No, w końcu nie. Najbardziej chyba czekałaś, żeby koniki już były u mnie. No. Super. Ale to będzie w ogóle przygoda życia chyba. No, co tam? No. Konie w końcu u mnie. To było zawsze moje marzenie, a teraz się spełnia. Jedziemy. Pierwsza tura koni. Panienki wieziemy. Wpakowana i jedziemy na swoje. Jezu, jak w ogóle to brzmi? Jedziemy na swoje. Konie będą pod naszym domem. Ja cię kręcę. No, nie będę jeszcze... nic mówić, bo się rozpłaczę. Jeszcze jestem w emocjach. A jeszcze tu wrócimy. Ale chciałam tylko powiedzieć, że wczoraj na wariackich papierach ogarniałyśmy przegląd do przyczepy. I tak naprawdę przyjechałyśmy 10 czy 15 minut przed zamknięciem stacji diagnostycznej. Tak było. I tak nawijałyśmy makaron na uszy dla pana. Tak go przekabacałyśmy, żeby tylko ta przyczepa, wiecie, przeszła przegląd i żeby szybko to zrobił i żeby jeszcze w ogóle nas przyjął. No ale udało się, przyczepa sprawna, także można jechać. O rany boskie. Ale akcja, co? No, sakra. Hania to się cieszy. No, będzie miała sakra. Konie pod domem teraz. No, blisko będzie miała. Ona to rowerem będzie rachuciachu dojeżdżała. No. Fajnie, fajnie, wow. Trochę nie dowierzą, trochę jakby to jeszcze... To jeszcze... No nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Nie jakoś wiem. Tak dziwnie, nie dowierzą jeszcze. Nie dochodzi to do mnie. Dojechali mi już. Także tu mi się już wjeżdża, tylko nie zaryj. Patrzę właśnie, czy się zmieszczę w tą bramę. Nie ma wyjścia. Proszę państwa. A kot Parker siedzi na samochodzie, kurwa. Jedziemy. Tutaj jakoś sobie wjadę i chyba wykręcę do tyłu. Koniki zawiesz tutaj. No. Nie, no to co, wyprowadzę tej krosz tej po tej. Po lewej kąta. Wenecja. Nie, po prawej kąta. Chłopaki czy dziewczyny? Co? To co? Dziewczyny! Najpierw dziewczyny. Panienki na te, ale się osrały. Ale się zakurzyło. Cześć, jesteśmy w domu. No. Panie, do tyłu. Jeszcze chwileczkę. Super dziewczyny, brawo konie. Tak. Okej, okay, możesz już. Brawo. I stań z tej strony, tam gdzie stoisz, no, żeby nie spadła z tego. Super. I opuść tylko. Super koń. Jestem gotowa. Dobra, udaj mi się na poszła. Poszedł stąd. Okej. Paker. On sobie poradzi, Hania.
Super! Ja bardzo dziękuję. Gdzie wy jesteście? Kocho, kocho, kocho. Jest dobrze. Kocho. Ale widoki co? Tak, super. Super. Zdjęcie na widoku? No, robimy. Super, może pojesz sobie, co? O tak, ekstra. 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 Emocji ma w sobie dużo. No, nowe miejsce. Ale jest zimno. Ja pierdziele! Jesteśmy w domu. Ale super, co? Koniki pod domem. Boże, ale ekstra. Ruda to ma totalną wylewkę. Wiesz, jak ona na zawody jeździła. Tato musi pochodzić. Najpierw przyczepię. Siadaj mała. Stresuję, ostrożnie. Witaj, witaj. Witaj u nas w domku, witaj. Witaj, jak tam podróż? Fajnie, tak? Tak, witaj rodzicu. Chodź to na pościska, pokażę wam gdzie. Pokażę wam gdzie będziecie spać. Gdzie będziecie spać? Ale będziecie mieć super dom, co? No już, spokojnie. Oho. Oho. Spokojnie klasz. Spokojnie klasz. Będzie okej. Będziecie mieć wiatr. No. Aniu. A mówiłam, dobrze się ubierz. Pytałam się ciebie, czy chcesz spodnie. Ale mi nie jest w spodnie zimno. A w co? A wszystko. O. Ale. Pierwsze. Wejdźcie, klaczy. Jaka radość, zobacz. To bym się spodziewał, nie? Dawaj, przyjdźmy się tak dookoła, niech one wiedzą co i jak. Cieszę się. Cieszę się. Jak to nie? Lubią się. Lubią się. Ale dogadają się. Nie mają wyjścia. Ale idzie ze sobą zobaczyć. Jest dobrze, Julka. Nie przeżywaj. Nawet jeśli wyjdzie... Nawet jeśli wyjdzie, to i tak będzie na pastwisku. Wszystko jest ogrodzone dookoła. To nie lepsz tej trawy, tylko jedz. Zajmij się nimi, a my jedziemy drugi kurs po chłopaków. Ciekawe jak oni się zapakują. Z wentylem nie mam obaw, a z pokorem tak 50-50. Ale kurde no, one są. Tylko będziemy musiały chyba jednak
przegrodzić trochę mniej, bo mimo, że jak zagrazałyśmy, to mówimy, nie, no mały kawałek. No tak, tylko że one mają trawę ponad garstki, a Honda to pod pierś. No, to taka trochę się obawiam, no trochę się martwię, że to jest dużo. Szczególnie, że one dość dawno nie miały takiej dużej, soczystej trawy. No, ale z drugiej strony ona też już nie ma takich wartości to tak. Jak latem, w sensie na wiosnę. Wszystko. Ja bardziej się ale mimo wszystko. Że to są mniejsze konie, to tam, wiecie, jakieś tendencje do ochwatów mogą być. No, także no pilnujemy tego i staramy się, żeby się nic nie wydarzyło i po prostu zmniejszymy. Na razie nie chwilę chodzą, a teraz jedziemy druga tura. Jesteśmy z powrotem w naszej kochanej stajni, którą już opuszczamy. Idziemy teraz po chłopaków, pakujemy i jedziemy z drugą turą. Trochę się stresuję, bo przy dziewczynach nie miałam aż takiego stresu, a przy chłopakach jest tak... Najbardziej to z pokerem chyba, bo wentylek to wentylek, ale pokerski to tak różnie, chociaż no... na wiosnę udowodnił mi, że może ładnie wchodzić, więc mam nadzieję, że i dzisiaj pokażę, że można ładnie wchodzić. Hejka! Zabieram was do domu waszego. Już ta zawsze. No, chodź, pokerek. Chodź. O, Boże, ci przestraszył. Cześć! Jedziemy do domu. Do domu jedziemy. Hejka! Cześć! Wkładamy już tych wszystkich ochraniaczy ani na ogon, ani na nogi, bo po pierwsze konie już nie są kute, po drugie no jedziemy naprawdę krótką odległość, bo mimo wszystko nie jedziemy daleko, jakby 15 minut drogi to jest od tej stajni i po trzecie zaraz będzie ciemno, więc musimy w miarę się streszczać. Słuchajcie, mamy dwa konie zapakowane. Pokera musieliśmy pierwszego jednak. O Jezu, po co mi to w ręce? I delikatnie na ląże. I wszedł bez problemu. Trzeba było od razu tak zrobić. Ważne, że się zapakowały. Wentylek wszedł super. Także jedziemy szybko do domu i wypakowujemy. Są dwa, więc są już w miarę spokojne, jak są razem. Którego najpierw? Pokera, dobrze? Ja jestem. Jeśli nie napiera, napiera trochę, poczekaj. Odepnij to. Dawaj, Jura, Boże, pozyskamy tak jakby to było... Nie wiem tego. On tak szybko. Dobra, ja coś źle załatwiłam. Nie można tak stać, nie powiem, bo on, o właśnie. On ma trawę, on ma wszystko. On ma trawę, on ma wszystko. Na fotę. Co? Na fotę czytam. Ale to samo było z nim na zawodach. W sumie chcę jeść. Mu się podoba ta trawa. To co będzie tam na pastwisku? Jezu, tam to jak się rzuci na nią. To może lepiej tak, idź. Lepiej żony tak na trawę niż do latania. Niż na otoczenie. No. To może już idźmy, proszę. Ja wiem, że emocje, ale ty jesteś silny. Uważaj.
No uważam. Oczywiście to samo, konie się rzuciły na trawkę. Te już chyba trochę odpuściły trawki. Najadły się wystarczająco. No trochę tak. Ekstra. Handa. Ale będą mieć raj, jak się im powiększy ten. No. Teraz też już mają. Wędry gdzie się zapoznać? Wiecie, że tu jest prąd? Mam nadzieję, że wiecie. Honda przy wentylu to takie są małe konie. One wiedzą, że jest prąd. Mhm. Nie są głupie. Ekstra. Proszę Państwa, i są nasze koniska. Wrzuć farmer siana dla naszych koni. Może to będzie na samej trawie taki. No wrzuć. A tak tu jest wyżarne. Wrzuć. Koniki nasze. Ale chyba są szczęśliwe. No mają trawę w końcu. Świeżą. Chłopaki. No. Tyle miejsca oni obok siebie. Ale jak blisko w ogóle. Nie reagują, nic. Wrum. Ty biara, co się z motyką na słońce, tak to się mówi? Tak to się mówi. Ja Witole. Ale idę? Idę. Nie ukrywam, jestem trochę ciężko. Widać, że jesteś pojedynczo. Dobra jesteś, dobra agentka. No biegnij! No idź, żeby baw, dawaj! Chodź, nie bawimy! Bawi się, a w szoku jesteś, że się bawi. Jezu! Jula, chyba ją musisz opanować trochę, bo ona aż za bardzo rozemocjonowana. Ona właśnie już uspokoiła. Bo aż się trochę nakręciła niebezpiecznie. Nie, ale ona... Cześć! Siad? Pięknie. Tęskniłaś? O, kot! Także kochani moi drodzy, jesteśmy zmęczone. No. Ale szczęśliwe, wypakowałyśmy jeszcze te wszystkie pasze i rzeczy, które są po prostu na teraz nam potrzebne. Myślę, że na dniach będziemy po prostu zwodzić cały sprzęt. Dobrze by było, żeby tą wiatkę tamtą skończyli. To już tam docelowo będziemy wszystko wypakowywać. Konie, o proszę bardzo. Chłopaki właśnie wyszli. Szczęśliwe. Chłopaki wyszli przywitać się. Mają tutaj dobrze, nie denerwują się, nie ma żadnego stresu. Także akcja przeniesienia koni udana, jesteśmy na swoim. Ale się cieszę. O, leci. Ale one są szczęśliwe, ojeju. Także powoli się ściemnia, więc my się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że jesteście tak samo szczęśliwi jak my. No i pewnie niedługo niebawem zapraszam was bardzo serdecznie na jazdy i na agroturystykę, ale o tym jeszcze będą na pewno informacje. Tymczasem my idziemy odpoczywać gdzieś zjeść. I cóż, trzymajcie się, buziaki, cześć i pa! Chyba, że ktoś jest to dodać. Nie.